Agnieszka Sierocińska, Chrzanowska Telewizja. Witam, zapraszam na nasz serwis. W tym tygodniu powiemy m.in. o zabójstwie, do jakiego doszło w minionym tygodniu w Luszowicach, a także o realizacji programu 500+ przez chrzanowskie OPS. Zarzut zabójstwa usłyszał 30-letni mieszkaniec Luszowic, który w miniony poniedziałek dźgnął śmiertelnie nożem swojego ojca. W poniedziałek około godziny 19.42 komenda w Chrzanowie została powiadomiona o zdarzeniu, do którego doszło w jednym z domów na terenie Luszowic. Przybyły na miejsce lekarz, na miejsce zdarzenia niestety stwierdził zgon tego mężczyzny. Był to 63-letni mieszkaniec Luszowic. Na miejscu zdarzenia też został zatrzymany 30-letni mieszkaniec Luszowic. Był on nietrzeźwy, miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jako osoba podejrzewana o dokonanie tego zdarzenia. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Na miejscu zdarzenia wykonywane były całą noc i następny dzień czynności procesowe z udziałem prokuratora. Były to przesłuchania świadków, była to wizja lokalna, były to oględziny miejsca zdarzenia, w trakcie których zostały ujawnione i zabezpieczone liczne ślady, w tym też nóż. Podejrzany już teraz o zabójstwo. W jakim związku ewentualnie był z ofiarą? Zatrzymany, podejrzany już 30-letni mieszkaniec Luszowic był synem ofiary. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Chrzanowie, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa, czyli przestępstwa określonego w artykule 148 paragraf 1. Został też przesłuchany w charakterze podejrzanego. W dniu dzisiejszym sąd chrzanowski zastosował wobec podejrzanego mieszkańca Luszowic środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Czy podejrzany już teraz mężczyzna wyjaśnia, jak doszło do tego zdarzenia i dlaczego do niego doszło? Z tych wstępnych relacji wynika, że w tym domu doszło do awantury między ojcem a synem, w trakcie której doszło do ugodzenia nożem. W sprawie tej cały czas trwają czynności. Myślę, że prokurator po zebraniu całości materiału dowodowego w tej sprawie, w którym też ich chrzanowscy policjanci mają spory udział, skieruje akt oskarżenia do sądu. Czy wcześniej były jakieś sygnały o tym, że w tym domu źle się dzieje? Tak. Policjanci w ciągu ostatniego prawie półtorej roku interweniowali tam prawie 12 razy. Były to głównie interwencje domowe, które zgłaszali domownicy. W sprawie tej też dokonano stosownego sprawdzenia. Mieszkaniec Luszowic był już notowany przez chrzanowską policję. Między innymi były to groźby, była to kradzież oraz jazda w stanie nietrzeźwym. Tylko pierwszego dnia, gdy rozpoczęła się realizacja programu 500+, 300 osób złożyło w chrzanowskim EPS-ie wniosek o wypłatę świadczenia. Program ruszył od 1 kwietnia. W Chrzanowie jego realizacją zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Zainteresowanie jest spore, ale jak na razie więcej osób wybiera elektroniczną formę rejestracji wniosku niż wizyty w ośrodku. W ciągu kilku pierwszych dni około 60% uprawnionych złożyło pisma za pośrednictwem internetu. Pozostali przyszli do ośrodka. Plusem osobistej wizyty w OPS-ie jest weryfikacja sposobu wypełnienia wniosku przez urzędnika. Widać, że ta praktyka tych kilku dni, kiedy program funkcjonuje, że jednak w tych wnioskach składanych w formie elektronicznej pomyłki się zdarzają. Te osoby będą przez nas wzywane, będą informowane co do zakresu i konieczności korekty takiego wniosku. Jak na razie większych kolejek wśród oczekujących na złożenie wniosku nie ma, bo jak podkreśla dyrektor placówki, wykorzystano miesiąc i środki, jakie wojewoda przekazał na wdrożenie programu. Aby usprawnić obsługę petentów, w ośrodku przystosowano ten cel specjalnie pomieszczenia. W naszym przypadku wiązało się to z pozyskaniem dodatkowej powierzchni biurowej, właśnie żeby stworzyć godne warunki na miarę czasów. Na obsługę stron i zostało to przez osoby korzystające, właśnie składające wnioski, docenione. Widać tą różnicę i bardzo pozytywnie jest to oceniane. W dalszej kolejności wiązało się to z pozyskaniem pewnych, że tak powiem, mocy kadrowych również, czyli skorzystaliśmy tutaj ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i 3 stażystów mamy zatrudnionych właśnie do przyjmowania wniosków. Osoby są przeszkolone. Wydaje się, że wyposażenie, które również musieliśmy zakupić, zdaje to wszystko egzamin, czyli można powiedzieć, że dobrze przygotowaliśmy się do realizacji tego zadania. Na złożenie wniosków chcący skorzystać z tego programu mają 3 miesiące, czyli czas do 1 lipca. W przypadku, gdy starają się o pieniądze na drugie dziecko, ich dochód nie jest badany. Wnioski o przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko muszą opierać się na PIT-ach i tutaj sprawdzane jest spełnienie kryterium dochodowego. OPS chce, by pierwsze wypłaty pieniędzy trafiły na konta około 25 kwietnia.
Już w chwili obecnej selekcjonujemy, wyodrębniamy te wnioski, które są zgodne z ustawą, spełniają wymogi formalne. To upraszcza i przyspiesza, jak widać, postępowanie. W dalszej kolejności oczywiście będziemy limitowani tymi środkami, które wojewoda przekazał na wypłatę. W chwili obecnej to jest 350 tysięcy i w pierwszej kolejności te środki chcielibyśmy już uruchomić w miesiącu kwietniu. Szacuje się, że w Szanowie uprawnionych do pobierania takich świadczeń będzie około 4 tysięcy osób. Na razie pieniądze przyznawane będą na 18 miesięcy. Potem ponownie trzeba będzie złożyć wniosek. Wstępnie wyliczono, że tylko w tym roku na realizację tego programu w Szanowie potrzeba będzie około 10 milionów złotych. O tym, jakie są szanse na dofinansowanie i budowę kolejnych kilometrów kanalizacji, rozmawiali przedstawiciele samorządów, RPWiK-u i Związku Komunalnego Gospodarka Międzygminna w Szanowie. Przed samorządami kolejny etap programowania, czyli pisania wniosków o dofinansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych. Wiele wskazuje na to, że po raz ostatni Polska otrzyma tak pokaźne sumy. Jednym z priorytetów ma być właśnie ochrona środowiska. W tym pojęciu mieści się także budowa sieci kanalizacyjnych. Wszyscy wiedzą, że konikiem Komisji Europejskiej jest ochrona środowiska. Więc tych pieniędzy troszkę jest, nie jest ich tak naprawdę tyle, by zapewnić dla każdej aglomeracji, każdego miasta środki, ale może na koniec okresu tej perspektywy, tak jak w poprzedniej, będzie można przesunąć środki z innych programów, no właśnie na oczyszczalnie. Jak dotąd RPWiK-owi wraz ze Związkiem Międzygminnym Gospodarka Komunalna i Samorządami udało się pozyskać z Unii 84 miliony złotych na wykonanie kanalizacji, ale także magistrali wodociągowej czy przepompowni ścieków i modernizację oczyszczalni. Cała inwestycja kosztowała 135 milionów złotych, przy czym samorządy dołożyły 6,5 miliona, a resztę RPWiK. Na tych doświadczeniach sprzed kilku lat chce teraz bazować szef szanowskich wodociągów, licząc, że ponownie uda się sięgnąć po unijne wsparcie i wykonać kolejny etap kanalizacji. Około 85% mamy skanalizowane, w związku z czym teraz sięgamy już w miejsca bardziej peryferyjne, do sołectw, tam gdzie to zaludnienie jest mniejsze, w związku z tym też nie każde miejsce da się skanalizować ze środków unijnych. Ale są też inne programy, czyli tam gdzie jest rzadka zabudowa, niespełniająca tych kryteriów, które Unia zakłada, można sięgać po inne środki, takie jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tutaj współpraca z gminami jest bardzo ważna, żeby tam, gdzie się nie da sięgnąć po środki wprost unijne z tego programu Funduszu Spójności, to żeby przygotować wnioski do innych programów i uzupełniać się nawzajem. RPWiK szacuje, że na ten kolejny etap obejmujący 3 gminy, Chrzanów, Trzebini i Libiąż, potrzeba w sumie 44,5 miliona złotych. Inwestycje planowane w Szanowie oszacowano na 9 milionów i obejmą wykonanie kanalizacji w Płazie Górnej, na ulicy Pogorskiej w Kościelcu oraz w Pogorzycach. Największy zakres prac przewidywany jest w Libiążu. Spotkanie zorganizowane w MOKSIL miało uświadomić samorządowcom, jakie są szanse, ale także konsekwencje wejścia w ten program. Samorządy do tej pory pokazywały bardzo odpowiedzialne podejście do tego i myślę, że te wkłady własne zostaną tym razem również zabezpieczone przez gminy, bo to jest istotne zadanie dla gmin, więc o to się w ogóle nie martwię. Kwestia jest tak naprawdę wspólnego zdecydowania, że jesteśmy świadomi konsekwencji, chcemy to zrobić i będziemy się starali to wykonać. Nie ma gwarancji, że uda się te pieniądze pozyskać w pełnym zakresie, ale jeżeli nie spróbujemy, to na pewno ich wtedy nie weźmiemy. Na razie nie wiadomo jeszcze, jaka dokładnie kwota unijnej dotacji będzie przeznaczona na ochronę środowiska. Warto jednak już wcześniej przygotować się, by potem bez problemu pozyskać te pieniądze. Już po raz drugi nie udało się rozstrzygnąć konkursu na logo miasta Chrzanowa. Po raz pierwszy konkurs na logo miasta został ogłoszony w 2015 roku. Wówczas nie było rozstrzygnięcia, gdyż pojawiły się opinie mieszkańców dotyczące możliwości głosowania na poszczególne propozycje. Ponadto internauci stwierdzili, że nie powinny być poddawane pod ich ocenę projekty jednego autora. W związku z tym zdecydowano się na ogłoszenie drugiego konkursu. Tym razem zgłosiło się kilkunastu autorów prac. Spośród nich jury wyłoniło trzy ich zdaniem najlepsze projekty. Głosy można było oddawać za pomocą sondy internetowej oraz kuponów, które były dostępne na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece. Głosowanie przeprowadzono w marcu. Jego uczestnicy mogli poprzeć któryś z przedstawionych projektów lub zaznaczyć, że nie podoba im się żaden. Jak się okazało, z tej ostatniej opcji skorzystała największa liczba głosujących, bo 370 osób. Na projekt przedstawiający głowę orła i skrzydło przechodzące w łuk zagłosowało 58 osób. Kolejny projekt, także z orłem, ale wyraźnie widoczny,
i nawiązujący do pomnika zwycięstwa i wolności zyskał 298 głosów poparcia. Natomiast trzeci, przedstawiający orła w formie uproszczonej wpisanej w okrąg, miał tylko 57 głosów poparcia. Ponieważ najwięcej osób było przeciwnych którejkolwiek z tych propozycji, konkurs nie został rozstrzygnięty. Jak informuje szefowa Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Szanowie, w najbliższym czasie nie będzie on już powtarzany. Nadeszła wiosna, ciepłe dni i rozpoczął się sezon rowerowy. Niestety także dla tych, którzy lubią jeździć na dwóch kółkach pod wpływem alkoholu. Tylko od 1 kwietnia do wczoraj na drogach powiatu chrzanowskiego policjanci zatrzymali 10 nietrzeźwych kierowców, mam tu na myśli kierowców, którzy prowadzili rowery. Tylko w poniedziałek na terenie Chrzanowa i Trzebini było zatrzymanych 4 nietrzeźwych rowerzystów, we wtorek 3, wczoraj natomiast 2. Takim przykładem, można powiedzieć, kuriozalnym był poniedziałek, kiedy to w Żarkach na ulicy Struga w ciągu niecałej godziny policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych rowerzystów. Myślę, że można to już nazwać nawet małą plagą nietrzeźwych rowerzystów. W związku z tym apel z naszej strony o ten zdrowy rozsądek i o trzeźwość, kiedy wsiadamy na rower, bo niestety skutki naprawdę mogą okazać się tragiczne, czego przykładem były też zdarzenia drogowe, do których dochodziło w ostatnich latach na drogach powiatu chrzanowskiego. Może niektórym wydaje się, że jak wsiadają na rower, to przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza w zakresie jazdy pod wpływem, nie obowiązują. Należy o tym pamiętać i ci nietrzeźwi rowerzyści muszą pamiętać, że zgodnie z nowelą tych przepisów, kierowanie w stanie nietrzeźwym rowerem nie jest już przestępstwem, ale dalej jest wykroczeniem, za co grozi kara aresztu, grzywna do 5000 zł. Sąd też może zastosować środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 do 3 lat. Już po raz czwarty szanowski oddział PTT zorganizował akcję sadzenia drzew. Tym razem na pograniczu Stelli i Pogorzyc znajdował się teren, na którym młodzi ludzie posadzili 150 drzewek. Akcję zalesiania zapoczątkował 4 lata temu szanowski oddział PTT. Do udziału zaprosił przede wszystkim członków swoich szkolnych kół. Cel jest jeden – edukacja ekologiczna i budzenie w młodzieży szacunku i miłości do przyrody. Żeby młodzieży pokazać, ile trzeba wysiłku i pracy włożyć, żeby takie małe drzewko posadzić, wykopać ten dołek, posadzić je i ile później czasu potrzeba, żeby takie drzewko urosło do takiego lasu, tak jak widzimy tutaj naokoło. W tym roku w akcji sadzenia drzew wzięło udział kilkudziesięciu członków kół PTT ze szkół powiatu chrzanowskiego. Byli to zarówno uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, jak i licealiści. Wszyscy słuchali uważnie wskazówek leśników, jak sadzić młode drzewka. Ponoć nie jest to trudne. Trudne jest takie sadzenie, chociaż to chyba najcięższą pracę to starsi wykonują. Nie jest trudne. Wystarczy wsadzić i zakopać. To rzeczywiście. A później chyba ważne też, jak się udepcze, tak? No. Myślisz, że po tej pierwszej akcji jeszcze w przyszłym roku też się pojawicie? Mam taką nadzieję. Najważniejsze, by drzewko umieścić na odpowiedniej głębokości, potem udeptać ziemię wokół. W tym roku uczestnicy akcji sadzili lipy. Lipa jest gatunkiem domieszkowym, biocenotycznym, który bardzo dobrze wpływa na dalszy wzrost drzewostanu, to znaczy też opad liści, wzbogaca ściółkę. Posadzenie 150 sadzonek lipy zajęło sporo czasu, ale efekt pedagogiczny wydaje się, że został osiągnięty. Przy okazji uczniowie nieco inaczej spojrzeli na pracę leśników i na przyrodę. Lubisz drzewa? No, nawet są fajne. Dlaczego? Co takiego nam dają drzewa? Przede wszystkim nam dają tlen, papier, dużo. I cień chyba. No. W lecie. Jak już te lipy urosną, będziesz tu przychodzić na spacery? Mam taką nadzieję. Jak twierdzi leśniczy z Piły Kościeleckiej, za 4-5 lat w tym samym miejscu, w którym teraz posadzono malutkie sadzonki, pojawią się już drzewka wysokie na 2 metry. Tak będzie w przypadku modrzewi i sosen, które także znajdują się na tym terenie. Organizatorzy akcji zapowiadają jej kontynuację. Terenów do zalesienia na pewno nie zabraknie, bo leśnicy co jakiś czas muszą wycinać stary czy chory drzewostan. Każdy z moich kolegów leśniczych, którzy na terenie Nadleśnictwa Chrzanów pracuje, ma swoje powierzchnie do odnowienia.
no i tak się to odbywa. U mnie w tym roku tych powierzchni jest 7 hektarów, są lata, w których odnawiam pół hektara, a są lata, gdzie odnawiam 15 hektarów. Sadzenie drzew organizowane przez PTT stało się już pewną tradycją, podobnie jak akcje sprzątania gór. Organizujemy teraz czwartą akcję sprzątania Beskidów. No i która odbędzie się teraz w kwietniu, będzie jeden wyjazd na Klimczok i Szyndzielnie, w maju będzie na Babią Górę i w czerwcu zakończenie będzie na Chrobaczej Łące. Więcej informacji o tych akcjach można znaleźć na stronie internetowej PTT. Drugiego kwietnia odbyła się kolejna już edycja Nocy Teatru w Szanowskim Domu Kultury. W tym roku publiczność mogła obejrzeć 5 spektakli. Już po raz piąty szanowska publiczność mogła uczestniczyć w Nocy Teatru organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie wraz z działającym przy tej instytucji Teatrem Imaginarium. To wydarzenie realizowane jest z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada na 27 marca. W tym roku dodatkowo znalazło się w ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru. Warto podkreślić, że z Małopolski do tej akcji włączyły się 3 miasta – Kraków, Tarnów i właśnie Chrzanów, jako jedyny w Małopolsce Zachodniej. W Chrzanowie Noc Teatru ma już swoją publiczność. Z roku na rok bilety wyprzedają się niemal do ostatniego. Podobnie było i tym razem. Wypełniona po brzegi sala teatralna przez kilka godzin gościła tych, którzy kochają teatr. W tym roku organizatorzy zaproponowali im 5 zróżnicowanych i ciekawych przedstawień. Wszystkie nagradzane były na przeglądach i festiwalach w Polsce i za granicą. Chrzanowski przegląd rozpoczął się od klasyki, czyli Ślubów Panieńskich w wykonaniu grupy z Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Przedstawienie wyreżyserował znany już chrzanowianom aktor Paweł Drzewiecki, który wystąpił także w jednej z ról w tej sztuce. Z Tychów do Chrzanowa przyjechał także autorski teatr ruchu Wampa z przedstawieniem opartym na tańcu i muzyce zatytułowanym Moiry. Kanwą spektaklu były antyczne wątki dotyczące kobiet, Antygony, Figenii i Elektry. Spora część publiczności to właśnie temu przedstawieniu oddała swe serce, choć zdania jak zawsze były w takich przypadkach podzielone, bo też sztuki były bardzo zróżnicowane. Udało się zaspokoić apetyty miłośników klasyki, tańca, musicalu. Ciekawą propozycję miał teatr Strefa Otwarta z Wrocławia z przedstawieniem H2O. Wrocław będzie dzisiaj nas czarował Szekspirem. To jest przedstawienie oparte na wątkach Hamleta. Po kilku latach starań udało się do Chrzanowa zaprosić także teatr tańca Latiga z Krakowa. Grupa działa przy Politechnice Krakowskiej. Z aktorami z Chrzanowa często spotykała się podczas przeglądów teatralnych. Choć propozycje występów w Chrzanowie pojawiały się od dawna, grupa nie mogła przyjechać ze względu na inne zobowiązania. W tym roku zaprezentowała na Nocy Teatru spektakl Po cichu. Staramy się, żeby sam spektakl był dynamiczny. Idealnie pasuje nam, pozwala nam na to muzyka Karoliny Cichej, która ułożyła muzykę, śpiewa teksty Tadeusza Różewicza. Tworzy to taką kompozycję bardzo, bardzo dynamiczną, mam nadzieję, że widzom, uczestnikom dzisiejszej Nocy Teatrów to się spodoba. Latiga udowodniło, że połączenie poezji, wspaniałej muzyki i tańca to sposób na dobry spektakl. Tańczymy głównie taniec współczesny z elementami jazzu, natomiast jest to bardzo mocno osadzone w tańcu współczesnym. Właśnie to zaprezentujemy dzisiejszej nocy. Kilkugodzinny wieczór ze sztuką zakończyło przedstawienie w wykonaniu teatru Bynajmniej z Wieliczki, zatytułowane Orfeusz w piekle. Aktorzy pokazali musical oparty na twórczości Gałczyńskiego. Skoro mamy do czynienia z Gałczyńskim, to myślę, że nie udało nam się tym spektaklem zabić poezji mistrza żartu. Na pewno będzie troszkę lirycznie, na pewno będzie muzycznie, ponieważ takie było nasze założenie, żeby zmierzyć się ze spektaklem muzycznym. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu. Chrzanowianom debiut aktorów z Wieliczki w formie musicalowej bardzo się spodobał. Ich występ nagrodzono gromkimi brawami. Teatrowi bynajmniej udało się rozbudzić apetyty na więcej, a jak mówią, repertuar mają bardzo zróżnicowany. Nie staramy się robić spektakli, które
które są przewidywalne w jakiś sposób. Staramy się zaskakiwać rokrocznie naszą widownię propozycjami różnymi. Raz jest to spektakl bardziej zabawny, raz jest to spektakl bardziej liryczny, innym razem bardziej z kolei filozofujący. Piąta już edycja Nocy Teatru potwierdziła, że chrzanowska publiczność chętnie uczestniczy w tego typu przedsięwzięciach i jest otwarta na teatralne eksperymenty i ambitny repertuar. Te propozycje, które my podajemy widzowi dzisiaj na tacy wieczorem, one są zupełnie inne od tego, co na co dzień dzieje się w ośrodku, bo w większości to są rzeczy, które do nas przyjeżdżają z teatrów komercyjnych, bardziej nastawione na śmiech, są to komedie, a dzisiaj pokazujemy, że teatr może też czarować, być pełen magii. Można się śmiać, ale można też wyjść i zastanowić się nad tym, co ja widziałem, co mnie tak poruszyło. Niesłabnące zainteresowanie tą imprezą gwarantuje jej stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w Chrzanowie. Bo mój kochany, gdzie ty jest stałe miejsce? Kocham cię, 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 kocham cię. Muzyczną wystawę od Okaryny do Trębity można już oglądać w Domu Urbańczyka. Kilkaset eksponatów zostało zaprezentowanych w Chrzanowskim Muzeum na wystawie Od Okaryny do Trębity, poświęconej muzyce w życiu codziennym. Ta oryginalna wystawa została zainspirowana tegorocznym jubileuszem stulecia chóru męskiego Żaby. Stąd w Domu Urbańczyka można zobaczyć eksponaty związane z tym najstarszym chrzanowskim chórem. Oprócz oczywiście sali poświęconej chórowi, gdzie zebraliśmy wybrane pamiątki, zdjęcia, troszkę dokumentów, jest to zaledwie namiastka tego, co chór Żaby posiada. Możemy zobaczyć jeszcze cały zbiór instrumentów różnej maści, stroje etnograficzne, również z elementami muzycznymi, obrazy, rzeźby, fotografie. Wszystko związane z muzyką. Wystawa Od Okaryny do Trębity prezentuje zbiory Muzeum w Chrzanowie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Na ekspozycji zobaczymy także zbiory chóru męskiego Żaby oraz eksponaty z kolekcji prywatnych. Jest oczywiście cała rzesza takich instrumentów właśnie, którego przeznaczenie nawet ciężko teraz wyłapać, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które nie znają się zupełnie na instrumentach. Natomiast są także instrumenty, myślę, instrumenty, eksponaty zaskakujące zwiedzających, ponieważ pojawiają się chociażby adaptery, gramofony, odtwarzacze na kasety, więc coś, co już jest nam bliższe, nam znane. Jednocześnie postanowiłam włączyć to jakby w tematykę wystawy, ponieważ jest to również związane bardzo silnie z muzyką i z tym, jakie znaczenie muzyka ma w życiu codziennym człowieka. Zwiedzający mogą więc zobaczyć różnego rodzaju instrumenty muzyczne sprzed lat, skrzypce, harmonie, gwizdki oraz okarynę. Jednymi z ciekawszych są zapomniane już trębity. Trębita może robić wrażenie, jeśli chodzi o rozmiar, bo jest to, dodam, że wzięłam trębity te najkrótsze, które mogłam pożyczyć, bo jest to znacznie dłuższe, ale to już jednak możliwości transportowe też nas troszeczkę ograniczały. Co to był za instrument? Gdzie był używany? Był to instrument pasterski, co też uzupełniłam też przy tej okazji, gdzie wiszą trębity, o rogi pasterskie czy o dzwonki, które nosiły obydło. Oprócz instrumentów można także zapoznać się z archiwalnymi zdjęciami prezentującymi dawnych muzykantów z ich strojami oraz rekwizytami używanymi podczas występów. W czasie wernisażu kurator wystawy Anna Cieplińska-Jaglarz podkreślała, że dobierając zbiory zależało jej na ukazaniu wątków regionalnych dla tego bardzo obszernego tematu. Miałam dużo różnych dylematów, żeby wybrać też odpowiednie eksponaty. No i stwierdziłam, że tak troszkę skupię się i tutaj na wątkach regionalnych, co pokazywane jest chociażby fotografii tutaj chrzanowian z instrumentami, czy właśnie elementy związane z chórem Żaby, ale także liczne eksponaty etnograficzne, gdzie również staram się skupić jednak na Polsce Południowej. Oczywiście pojawiają się również eksponaty z innych regionów Polski, ale głównie Polska Południowa była dla mnie priorytetem. Wystawę Od Okaryny do Trębity można oglądać w Domu Urbańczyka do 6 czerwca. Znana dziecięca poetka Dorota Gellner zabrała dzieci z przedszkola samorządowego nr 7 w podróż w zaczarowany świat poezji i bajek. Do przedszkola patrynutki, wszystkie miały czarne butki, czarne szelki i czapeczki, i skakały jak piłeczki. Wyjątkowy gość odwiedził niedawno przedszkole samorządowe nr 7 w Chrzanowie. Na spotkanie z dziećmi przyjechała tu znana poetka, autorka wierszy, książek i piosenek dla dzieci, Dorota Gellner.
To ona napisała teksty do kultowych już piosenek jak Zuzia Lalka Nieduża czy Ogórek lub Puszek Okruszek, które znają i śpiewają kolejne pokolenia dzieci i ich rodziców. Teraz, kiedy tak ciągle się szuka bez przerwy nowych rzeczy i nowych, bardzo mnie to cieszy, że właśnie pewne moje utwory tak jednak łączą pokolenia. I to jest dla mnie bardzo ważne i chciałabym, żeby też chociaż kilka z moich książek stało się może takimi właśnie książkami, jak w piosenkach Zuzia czy Ogórek. Dorota Gellner debiutowała w dziecięcym piśmie Świerszczyk. Współpracowała lub współpracuje nadal z wieloma czasopismami dla najmłodszych. Napisała ponad 100 książek i blisko 200 tekstów piosenek dla dzieci. Jak sama mówi, tą miłość do poezji odziedziczyła po mamie, także znanej pisarce Danucie Gellnerowej. Myślę, że jednak zdecydowanie po mojej mamie, która też pisała dla dzieci i całe moje dzieciństwo upłynęło wśród wierszy, wśród książek. Także, no a jak się kiedy dzieci o to pytają, to też czasami mówię, że taki wirus poezji, który grasował pewnie po naszym domu i się co nieco zaraziłam poetycko. Na spotkania ze swoimi czytelnikami wybiera się zawsze, gdy pozwala jej na to czas i praca zawodowa. Pracuje bowiem w głównej bibliotece lekarskiej, jednak kontakt z dziećmi ma świetny. Widać to było w Szanowskim Przedszkolu nr 7, gdzie poetka przez kilkadziesiąt minut wspaniale bawiła się z dziećmi, recytując im swoje wiersze. Najmłodsi nie tylko chętnie odpowiadali na pytania dotyczące bohaterów wierszy Gellner, ale także tańczyli do piosenek opartych na tekstach tej poetki. Spotkanie było także okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego zorganizowanego w przedszkolu dla dzieci i ich rodziców. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać prace ilustrujące wybrane wiersze poetki. W nagrodę najlepsi i wyróżnieni otrzymywali jej książki i płyty z piosenkami, a co najważniejsze, usłyszeli pochwały. Myślę, że jest to też taki bardzo dobry pomysł, że dzieci wykonywały je razem z rodzicami, że po prostu wszyscy jakby się zaangażowali w to i to jest bardzo ważne. Poetka spędziła z przedszkolakami ponad godzinę i przekonywała ich, że warto czytać. No niby wszyscy wiemy, dlaczego warto, prawda, że ogromnie to rozwija wrażliwość, wzbogaca słownictwo, ale myślę, że też daje jakieś takie ogromne przeżycia dzieciom, takie troszkę głębsze, prawda, uwrażliwia, też uczy jakby bardzo tak bardziej uważnie patrzeć na świat, no bo tak patrzy na najczęściej poeta, prawda, czy pisarz, który dostrzega dużo, a dzieci poprzez to również uczą się takiego spojrzenia pięknego. Spotkanie z Dorotą Gellner wpisało się w cykl zajęć z dziećmi poświęconych wierszom, wierszykom i bajkom, organizowanym w przedszkolu samorządowym nr 7 w Szanowie. Zatańczyła z Burym kotem. Hop, hop, raz i dwa. Obudziła złego psa. Gdzie jest teraz? Pośród kaczek. Kwaczą kaczki. Kto tak skacze? Po emocjonującym spotkaniu reprezentanci Północy Chrzanów zremisowali z oldboyami reprezentacji Polski 5-5. Reprezentacja Polski powyżej 35 lat odwiedziła nasze miasto podczas towarzyskiego turnę po Polsce śladami obecności świętego Jana Pawła II. W Szanowie rywalem biało-czerwonych był zespół mistrzów Polski futsalu z 1990 roku Północy Chrzanów. Nie było to pierwsze takie spotkanie, bowiem już dwa lata temu doszło do konfrontacji oldboyów reprezentacji Polski z Północą Chrzanów. Wtedy górą byli biało-czerwoni, ale prezes Północy Chrzanów Jerzy Majeran zapowiadał, że tym razem chrzanowski zespół powalczy o zwycięstwo. Zdecydowanie nastawiamy się naprawdę bojowo. Przegraliśmy w sumie dwa lata temu 5-2 i chcemy się zrewanżować w tym roku. Mam nadzieję, że nam się uda. Zanim na parkiet chrzanowskiej hali wybiegli oldboye, doszło do spotkania zawodników Polskiego Stowarzyszenia Osób z upośledzeniem umysłowym z miejscową drużyną z Fundacji imienia brata Alberta. Mecz zakończył się wygraną przyjezdnych 12-1, ale oba zespoły włożyły w to spotkanie wiele serca i walki. Po nich swoje umiejętności zaprezentowali młodzi adepci piłki nożnej z UKS-u Fablok Chrzanów i Górnika Libiąż. Tu emocje utrzymały się do ostatnich sekund spotkania i po bramce w samej końcówce podopieczni Łukasza Matusika pokonali zespół z Libiąża 5-4. W sobotę trzon drużyny Północy stanowili zawodnicy, którzy zdobywali z nią Mistrzostwo Polski w 1990 roku. Zespół podczas rywalizacji z reprezentacją Polski wzmocnili także młodsi zawodnicy Północy, występujący w ostatnich latach w rozgrywkach Chrzanowskiej Ligi Futsalu. Połączenie doświadczenia z młodością miało dać chrzanowianom dużą siłę ofensywną. Zeman już nie ma takiej formy, jaką miał mistrzowską, ale ja myślę, że napad, że teraz jest bardzo dobrze gra Damian Serenga.
Grzegorz Kargula, Grzegorz Biszta, młodzi, Piotr, tak. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Początek spotkania szybko ułożył się po myśli biało-czerwonych, którzy przejęli inicjatywę i groźnie atakowali. Choć północ także miała swoje okazje, po 25 minutach gry reprezentacja Polski prowadziła 3-0. Po zmianie stron północ rzuciła się do ataku i zdołała zminimalizować straty na 4-5. W samej końcówce Chrzanowianie wycofali bramkarza i dzięki przewadze w polu bramkę na 5-5 zdobył Jan Bogucki. Podczas turnieju wystąpiła także formacja taneczna Just Dance, która prowadziła wśród kibiców zbiórkę pieniędzy na wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Tańca w Czechach. Blisko 300 zawodniczek i zawodników wzięło udział w ogólnopolskim turnieju akrobatycznym rozgrywanym w Chrzanowie. To była już 8 edycja zawodów, które zorganizowała sekcja akrobatyki sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Chrzanowie. W turnieju uczestniczyło ponad 260 zawodników reprezentujących barwy 13 klubów z całej Polski w wieku od 6 do 14 lat. W wiosennym turnieju akrobatyki wystartowali zawodnicy m.in. z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Wrocławia, Krakowa i Olkusza. Jest to taki turniej towarzyski. Każdy na pewno wie, im więcej tych startów w takich zawodach, w różnych zawodach, no to tym większe doświadczenie. Później możemy nie tak stremowani jechać na ważniejsze zawody, czyli na Puchary Polski, Mistrzostwa Polski. Na zawodach nie mogło zabraknąć zawodników PEMOS-u, trenujących w Chrzanowie oraz Libiążu. Nasi reprezentanci to są w sumie reprezentanci i Chrzanowa, i Libiąża, i no w sumie całego powiatu, bo zawodnicy są z różnych miejscowości. W niedzielę na hali sportowej swoje umiejętności zaprezentowało kilkudziesięciu reprezentantów PEMOS-u. Gospodarze mieli swoich faworytów, zwłaszcza w skokach na trampolinie. Mamy tutaj reprezentantów Polski, dwóch, Wiktora Starczyńskiego i Mateusza Drobińskiego. Już rozegrały się skoki indywidualne na trampolinie. Wygrał Wiktor, Mateusz tym razem był trzeci. Dwa tygodnie temu byliśmy w Zielonej Górze na Pucharze Polski i tutaj Mateusz był pierwszy, Wiktor drugi. Także no, są to chłopcy, którzy w przyszłości mogą zawojować świat, bym tak powiedział. W Chrzanowie młodzi akrobaci mogli pokazać swoje umiejętności w trzech konkurencjach: akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce i trampolinie. Akrobatykę sportową zdominowali zawodnicy Halemby Ruda Śląska, którzy wygrali aż 8-krotnie. W skokach na ścieżce najlepiej spisali się akrobaci PEMOS-u Chrzanów i Gwiazdy Dobrzeń Wielki. W tej konkurencji do gospodarzy powędrowały 2 złote medale. W swoich kategoriach zwyciężali Amelia Uchto oraz Mateusz Trobiński. Również w skokach na trampolinie gospodarze spisali się bardzo dobrze. Reprezentanci sekcji akrobatyki sportowej działającej przy PEMOS zwyciężali na trampolinie 5 razy. Indywidualnie złote medale w tej kategorii powędrowały do Nataszy Lenartowskiej oraz Wiktora Starczyńskiego. W skokach synchronicznych kobiet chrzanowianki wygrały 2-krotnie. Złote medale trafiły do dwójek Anna Gaj i Oliwia Likus oraz Zuzanna Cebula i Julia Uchto. W skokach synchronicznych mężczyzn faworyci także nie zawiedli i pierwsze miejsce zajęli Wiktor Starczyński i Mateusz Drobiński. Ewolucje, które wykonują zawodnicy, to są różnego rodzaju salta. Najmłodsi muszą już wykonać 2 salta różne w układzie obowiązkowym. Natomiast najstarsi mają po 5, 6, 7 salt podwójnych już w układzie, więc dosyć to stoi na wysokim bardzo poziomie. W klasyfikacji drużynowej na pierwszym miejscu uplasowali się gospodarze turnieju, zawodnicy PEMOS-u Chrzanów, którzy w sumie na podium stawali aż 14-krotnie. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Halemby Ruda Śląska, zaś na najniższym stopniu podium uplasowali się akrobaci Gwiazdy Dobrzeń Wielki. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Zanim się pożegnamy, jeszcze kilka ciekawych propozycji na spędzenie czasu. Już w najbliższy weekend od 15 do 17 kwietnia zapraszamy wszystkich na 11. Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Tańca i Piosenki, Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna pod honorowym patronatem Fundacji Synapsis. Będzie okazja, by posłuchać zdolnych młodych śpiewaków, obejrzeć zespoły tańca nowoczesnego, hip-hopu i towarzyskiego z całej Polski. Wstęp na wszystkie imprezy zorganizowane w ramach festiwalu jest oczywiście bezpłatny, a szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej MOXIR.
16 kwietnia zapraszamy także na otwarcie wystawy memów Marty Frey w Galerii na Styku o godzinie 18. To artystka, która tworzy przede wszystkim komiksowe ilustracje obrazujące rzeczywistość i aktualnie zachodzące zjawiska społeczne. Skupia się przy tym na świecie kobiet. Wstęp oczywiście bezpłatny. Także 16 kwietnia zapraszamy na spotkanie Park Run o godzinie 17 w klubie Stara Kotłownia. Będzie ono poświęcone urazom biegaczy, jak powstają i jak im zapobiegać. Wstęp wolny. Z kolei 23 kwietnia koncert zespołu Credo. Krzanowska formacja wystąpi w klubie Stara Kotłownia w ramach trasy promującej płytę Pewnego dnia się uda. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Bilety w cenie 10 zł już można kupić w przedsprzedaży, a w dniu koncertu bilety będą kosztowały 15 zł. W niedzielę 24 kwietnia zapraszamy o 18 do sali teatralnej Moksir na spektakl Powrót Marnotrawnego w wykonaniu amerykańskiej grupy baletowej. Do kina Sztuka z kolei zachęcamy do wybrania się z najmłodszymi, bo będzie tutaj film Kung Fu Panda. I to już wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa. Mamy nadzieję, że miło spędziliście Państwo z nami czas i obejrzycie powtórkę w niedzielę, a w przyszłym tygodniu kolejny, nowy już serwis.